Hej, cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Witam się z wami jeszcze z angielskiej ziemi, ale w kolejnym vlogu to się już zmieni. Chociaż może przywitam się jeszcze stąd, nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Nic nie obiecuję, ale moi drodzy, siedzę tutaj w biurze, dlatego że robiłam sobie plan działania na kolejne 2-3 popołudnia, abym o niczym przypadkiem nie zapomniała. Spisałam, co mam ze sobą zabrać, co muszę jeszcze zrobić przed urlopem, typu, wiecie, na przykład nawet wrzuciłam peeling skóry głowy, umyć pędzle, szczotki, co tutaj mam. Tak mniej więcej szybciutko, żeby naładować wszystkie baterie, wyczyścić karty, zabrać Birkenstocki, zabrać pewną grę. No wiecie, troszkę się tego nazbierało, chyba mam 16 podpunktów, więc za chwilę zaczynamy działać, bo dzisiaj chciałabym się spakować wszystkie ubrania, które ze sobą zabieram, i może już troszkę kosmetyków, wyciągnąć walizki, posortować to, i to będzie dość specyficzne pakowanie. I w ogóle muszę wam powiedzieć, że przyzwyczaiłam się do pakowania na 2 dni, na 3 dni, a czuję, że będzie mi ciężko spakować się na kilkutygodniowy urlop. Nie wiem, jak to ogarnę, ale jakoś na pewno i będziecie mi przy tym towarzyszyć. Zabieram ze sobą plecak Herschel oczywiście, bo on posłuży mi w pierwszej części naszego urlopu, dlatego że od razu nie kierujemy się na Polskę, tylko gdzieś indziej, a potem dopiero jedziemy do kraju. A mam jeszcze tą swoją dużą, taką różową walizkę, którą uwielbiam, która jest ogromna, i mam nadzieję, że zmieści moje wszystkie ubrania, moje wszystkie rzeczy właśnie na urlop do Polski. Tak chcę sobie to rozdzielić i też jeszcze przygotuję zaraz ubrania na sam wyjazd, bo my wyjeżdżamy w nocy, co zobaczycie. I myślę, że też, nie no, na pewno będę wtedy nagrywać, bo to dla mnie również jest pamiątka i swego rodzaju przeżycie. No uwielbiam te nasze wyjazdy, to chyba będzie nasz trzeci, tak, to będzie nasz trzeci wyjazd do Polski. Pierwszy był w 2015 roku, w 2017 roku i teraz będzie w 2023. Więc moi drodzy, zabieramy się za pakowanie, pranie oczywiście kolejne już się robi. Tutaj mam kawkę, dopijam, idziemy do garderoby, do tego pomieszczenia, gdzie mam toaletkę, i wyciągnę najpierw chyba rzeczy, nie, wiecie co, najpierw pójdę do sypialni, wyciągnę wszystkie buty z podłóżka, które potrzebuję, ponieważ później chciałabym, aby to łóżko było wolne, bo tam sobie będę przynosić wszystkie ubrania i mniej więcej tak stylizacjami je dopasowywać, i też będziemy właśnie tak migrować między garderobą a sypialnią, dlatego że chcę powyciągać wszystkie rzeczy wakacyjne. Sprawdzałam pogodę i pogoda w Polsce ma być przepiękna, około 26 stopni, więc myślę, że te wakacyjne ciuchy będą niezbędne, ale też wezmę jakieś bluzy, no zobaczycie, mniej więcej będę wam pokazywać, co takiego ze sobą zabieram, a na urlopie również będę nagrywać, więc siłą rzeczy będziecie mogli zobaczyć, co ze sobą mam. Także zapraszam was na kolejnego vloga, zróbcie sobie kawkę, herbatkę i jedziemy z tym popołudniem. Zaczynamy, w końcu się dzieje. Zaczęłam wyjmować ubrania, które podobają mi się i które ewentualnie chciałabym ze sobą zabrać na urlop. Są koszule, sukienki, jak widzicie, moja kurtka jeansowa z Bershki, którą kocham, to był najlepszy zakup ever. W sypialni mam już odłożoną ramoneskę i wyjęłam sobie moje skuby, tak chyba nazywają się te pudła. I zobaczcie, tutaj są rzeczy już takie na 100% letnie. Moje lniane spodenki, jeszcze jakaś para spodenek, jeszcze jakaś para spodenek, sukienki jeansowe. No, przejrzę to i zobaczę, co chciałabym mieć ze sobą, ale nie o tym w ogóle, nie o tym miałam wam powiedzieć. Miałam wam powiedzieć o tej metamorfozie,
garderoby, która miała miejsce kilka miesięcy temu już i wiecie co, ja jestem tak zadowolona, nareszcie mam gdzie rozłożyć pudła, tu zaraz przyjdzie walizka i będę mogła ją sobie spokojnie rozstawić i pakować się bez takiego uczucia, że nie mam miejsca, tylko to miejsce się znalazło. No spójrzcie sami, no ten pokój jest dość spory, ale był zagracony, a teraz zrobiło się dużo, dużo miejsca i można spokojnie się pakować. Także przeglądam teraz te rzeczy. Na pewno zabieram tę sukienkę z Nari, którą uwielbiam. Ta sukienka, ona pochodzi z Mojito i w zeszłym roku miałam ją ze sobą w Weronie, o ile się nie mylę, we Włoszech. I myślę, że też ją wezmę, bo ją kocham. I ona idealnie wygląda, czy z kurtką jeansową, czy sama, czy z klapkami, więc wiecie, coś tutaj sobie pokombinuję, poprzeglądam. Na razie wyjęłam tyle i będę układać dalej i sprawdzać, i wyjmować, i przenosić wszystko do sypialni. Życzcie mi powodzenia. Ale w sumie to jest taka radocha, wiecie, ja uwielbiam się pakować, raczej uwielbiam i nie uwielbiam. Lubię wiedzieć, że za chwilę mam urlop, tylko mnie to troszeczkę stresuje, ale tym razem tak się wyrobiłam i może wam się pokażę. Tak się wyrobiłam i tak się ogarnęłam i tak się zorganizowałam, że na to pakowanie rzeczywiście mam czas. Chociaż nie ukrywam, że mam też mnóstwo innych rzeczy do zrobienia jeszcze oprócz tego, ale dałam sobie tyle czasu, ile mam nadzieję powinna, więc nie jest źle, nie jest źle. A w ogóle, jeśli cieszycie się razem ze mną, że jadę na urlop i chcecie być razem ze mną podczas tego urlopu, to pamiętajcie o tym kciuku w górę, bo w lipcu szykuję dla was coś wspaniałego. Mam nadzieję, że wam również się spodoba, ale ja jestem mega podekscytowana. Słuchajcie, zabawna sprawa, przeglądałam rzeczy wakacyjne i znalazłam shorty. Shorty, które mają metkę i pamiętam, ja je kupiłam rok temu w H&M-ie. Myślałam, że są spoko, bo założyłam je na chwilę, przymierzyłam. Mówię, tak, tak, będą jak najlepiej się sprawdzać, a potem jak je założyłam, to mnie cisnęły, więc wylądowały głęboko w pudle i teraz stwierdziłam, dobra, przymierzam, bo albo je zostawiam, albo je komuś oddam i według mnie leżą idealnie, nigdzie mnie nie cisną, nie są za krótkie. Czarna sztuka, czarnych w ogóle nigdy jeszcze nie miałam, więc to jest pierwszy taki model u mnie z wyższym stanem i będę je testować w tym roku. No, więc fajnie, że sprawdziłam i coś takiego mam. Co jeszcze ma metkę, moi drodzy? Ale ej, całkiem spoko jest i nigdzie ani mnie to nie ciśnie, ani nic i jestem troszeczkę w szoku, dlatego że ja przez ostatni rok tak naprawdę nie przywiązywałam za bardzo uwagi do mojej wagi, nie mierzyłam się, nic nie sprawdzałam, też już odłożyłam jakiś czas temu centymetr, bo miałam taką fazę, że co miesiąc pierwszego sprawdzałam, ile mam centymetrów w biodrach, ile w udach i tak dalej, a tak jak mówię, od jakiegoś czasu tego nie robię, a sylwetka widocznie się poprawiła, bo wszystko jest ok, wszystko jest na swoim miejscu i wszystko leży dobrze. Więc te shorty lecą razem ze mną, lecą, jadą, jadą razem ze mną i zobaczymy, czy będę, czy je poniesięgnę, czy też nie, a zajmują mało miejsca, więc chętnie sobie bym je przetestowała. Dobra, i tu już wyjęłam wszystkie moje takie wakacyjne rzeczy, muszę jeszcze przejrzeć je raz i zdecydować, co zabieram, a co zostawiam. Ubrania mam już prawie wybrane, ale w ciągu tego przeglądania, składania, analizowania naszła mnie myśl, że brakuje mi tutaj kolorów, że w ciągu tych ostatnich kilku lat bardzo mi się pozmieniało i pewnie bym do tego wniosku nie doszła, gdybym tych wszystkich ciuchów nie wyjęła i nie wyłożyła tego, co najbardziej mi się podoba i w czym czuję się najlepiej. Zobaczcie, że tutaj przeważają kolory beżowe,
czarny, biały, takie zgaszone odcienie. Tutaj, zobaczcie, mamy takie bordo, ale nie jest jakoś intensywne. Ewentualnie ta sukienka chyba jest najbardziej mocna, najbardziej jaskrawa pod względem kolorów, bo jest różowa, ale oprócz tego jest szarość, brąz, biały, tak jak mówię, się pozmieniało i jest mi z tym dobrze, bo dzięki temu wszystko do siebie pasuje, wszystko się ze sobą dobrze komponuje, składa i nie trzeba za bardzo kombinować. A jeszcze kilka lat temu wyglądało to zupełnie inaczej. Miałam mnóstwo kolorowych ubrań, które w ogóle do siebie nie pasowały. Także moja ewolucja w szafie, którą sobie zakładałam już kilka lat temu, chyba nastała i wygląda to fajnie. Ja mówię, jestem zadowolona, chociaż troszkę tych kolorów mi brakuje, ale summa summarum jest dobrze. Jest dobrze i mówiłam wam, że lubię sobie wszystkie ubrania tak położyć na łóżko, żeby wiedzieć, co dokładnie zabieram i co będę miała i w tym momencie... Proszę bardzo, tak to wygląda. Kilka sukienek, kilka kurtek, kilka par spodni, kilka shortów. Oczywiście kuloty wracają do łask. Uwielbiam. Jest jedna czapeczka. Na drugą się jeszcze zastanawiam, bo chętnie bym ją wzięła, ale troszkę mi się pobrudziła i tego nie zauważyłam. Tutaj body, jakieś koszulki na ramionczka i zwykłe koszulki, t-shirty, piżamy, takie bardziej codzienne, domowe ubrania też są. Sweterki, bluzy, shorty, nie wiem czy mówiłam, sukienki, ramoneski. Jeansy. Aha, jeszcze mam jedną parę jeansów i chyba wezmę jeszcze moje Levisy 511, czyli Levi i kurtka jeansowa, koszulka. I to wszystko. Tak. Nie wiem, czy nie będzie mi brakować ubrań, ale nie chcę bardzo dużo. Chyba wolę wziąć to, w czym będę czuć się dobrze, a sprawdzałam, że pogoda ma być naprawdę piękna, więc nie ma co przesadzać, a w Polsce na pewno jeszcze coś kupię. To macie jak w banku. Na pewno pójdę do galerii i zobaczę, co tam słychać. Dzień dobry, mamy kolejny dzień i kontynuujemy nasze wielkie przygotowania do naszej podróży do Polski. Jutro już rozpoczynamy urlop, jutro także idziemy jeszcze do pracy. Tak, dzieje się moi drodzy. Możecie zobaczyć, że nie mam już na sobie makijażu, dlatego że jak wróciłam do domu, to zjedliśmy naleśniki, resztkę naleśników, jakie nam zostały ze śniadania i potem od razu poszłam zmyć makijaż, wykąpać się, ogarnąć, ponieważ wymyśliłam sobie, że nie będę już korzystać z żadnej kolorówki i pielęgnacji, również chciałabym spakować, tak więc mam ambitny plan, aby w 95% być już dzisiaj wieczorem spakowaną. Jutro tylko dorzucić resztę, wykąpać się po pracy i lecimy w długą. Więc jak widzicie, dzieje się i na mojej twarzy również. Wydaje mi się, że to stres, zmęczenie i takie ogólne... nawet nie wiem co, no... Dlatego zmyłam makijaż, nałożyłam pielęgnację i liczę na to, że Effaclar Duo Plus i mój tonik z Paula's Choice dadzą radę i troszeczkę uspokoją mi tę cerę. Trzymajmy za to kciuki, aby jutro wyglądała lepiej, chociaż po myciu zawsze ona jest taka zaczerwieniona i bardziej te zmiany są zaognione. Zobaczymy. Spisałam sobie w ogóle te maseczki, jakie mi polecałyście i myślę, że jeszcze dzisiaj albo jutro złożę jakieś zamówienie, aby do mnie przyszły i zobaczymy, co tam ciekawego macie u siebie w toaletkach, w łazience i co mi poleciłyście i czy u mnie również się sprawdzi. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. I teraz w ogóle pytanie do osób, które również mieszkają w Anglii czy w jakimś innym kraju i jeżdżą czasami na urlopy do Polski. Czy wy również przygotowujecie się przez kilka... Może nie tyle, że my przygotowujemy się przez kilka tygodni, bo ja ogólnie robiłam ten cały decluttering i postawiłam sobie za cel, że zrobię to wszystko do naszego wielkiego urlopu, tak, kilkutygodniowego, ale też no, spisałam wczoraj tę listę zadań, które muszę jeszcze zrobić do tego czasu i wyszło mi 16 podpunktów, jestem w połowie, więc no troszeczkę jeszcze przede mną, ale wiecie, chcę mieć wszystko ogarnięte i też nie chcę zostawiać tego domu w jakimś beznadziejnym stanie, bo chciałabym, że jak wrócimy, tak, już myślę o powrocie, chociaż jeszcze tam mnie nie ma, ale ja już tak mam, ja już tak planuję bardzo, bardzo naprzód, jak wrócimy, żeby ten dom wyglądał jakoś, więc mamy kilka rzeczy do zrobienia,
też te resztki, które są u nas w lodówce, to pomyślałam, że może komuś by mogła to oddać i w sumie zapytałam się mojej znajomej w pracy, czy by nie chciała i wiecie co, będę robić paczkę. Paczkę z jajkami, śmietaną i tego typu rzeczami, ale wolę tak niż wyrzucić, więc lepiej niech ktoś z tego skorzysta, bo niestety my nie do końca wyjęliśmy wszystko, chociaż i tak lodówka już jest prawie pusta. Później pokażę wam też prezent, jaki dostaliśmy dzisiaj. To było mega słodkie. I co chciałam jeszcze powiedzieć? Jeszcze coś, ale pewnie mi się przypomni w trakcie tego vloga, więc tak, lecimy dalej z tym wielkim pakowaniem. Tak patrzę na moje roślinki, bo muszę je podlać, ale najpierw zajmiemy się myciem pędzli, aby jutro jeszcze wyschły. Jutro w ogóle makijażu nie robię. Stwierdziłam, że dzisiaj chcę całą kolorówkę schować, pielęgnację również, bo mam te kosmetyki, niektóre kosmetyki mi się tam powtarzają i dzisiaj wieczorem pewnie jeszcze raz będę myć tę twarz, aby coś tam jeszcze poogarniać, bo myślę, że pójdę dość późno spać, tak jak wczoraj. Wczoraj poszłam o drugiej spać i dzisiaj również nie zapowiada się, że będzie to jakoś mega wcześnie, chociaż zobaczymy, bo jednak pakowanie ubrań zajmuje mi dużo więcej czasu niż pakowanie kosmetyków. Dobrze, nie gadam tyle, bo czas mi ucieka, a każda minuta jest w tym momencie cenna. Zapraszam na kolejne popołudnie wspólne. Okropnie to wygląda, ale no tak... Taka jest codzienność, tak to czasami wygląda i ja tutaj nie będę nic retuszować. No, muszę dać tej skórze odpocząć i zobaczymy, czy się poprawi jej stan. Dzień dobry, chyba ciebie jeszcze nie było w tym vlogu. Słuchajcie, jesteśmy już tak w 90% spakowani? Tak mi się wydaje. Zgadzicie? Chyba tak. Nawet już do samochodu wpakowaliśmy rzeczy. Ale co chciałam wam pokazać, a co jest mega przesłodkie, to dostaliśmy dzisiaj prezenty. Co prawda, musimy troszeczkę postać przy... Znaczy nie ja, bo to nie ja gotuję dzisiaj. Dzisiaj Marcin gotuje. I z racji tego, że nic w lodówce nie mamy, a zgadaliśmy się z naszą znajomą w sumie, to postanowiła nam zrobić dzisiaj niespodziankę i obiad. I zobaczcie, dostaliśmy steki na taką ostatnią kolację, ostatni obiad na angielskiej ziemi jeszcze, taki prawowity. I mamy steki, mamy, to są ciabaty. Takie czosnkowe chlebki, zobaczcie. Bardzo, bardzo. Chociaż nie, ich nie próbowaliśmy, ale ogólnie czosnkowy chleb bardzo lubię, więc mam nadzieję, że będzie ok. Dostaliśmy nawet sos do steków. Pieprzowy, tak? I warzywa, of course. Mamy tutaj groszek i marchewkę. Dostaliśmy jeszcze ziemniaczki i mamy deser, tylko deseru nie wyjąłeś. Mamy deser, na deser jest cheesecake, sernik. Sernik cytrynowy. Więc... Mega to było miłe. Anglicy są tacy empatyczni, co Marcin? No, więc taki dzisiejszy obiad, kolacja, późna kolacja w sumie i pewnie jeszcze troszeczkę posiedzimy, poogarniamy, ale już większej rzeczy mamy za sobą i pomału zaczynam znosić tutaj roślinki, podlewam je i robię taki... No sami zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Tutaj będą tylko i wyłącznie rośliny. A one to bardzo... takie przejście między nimi, no, tak. Żeby można było wesz... No tak, podlać je. A one bardzo lubią zostawać tak obok siebie, raźniej się czują i też lepiej rosną, więc wiecie, najlepiej je tak położyć w jednym miejscu. Dobrze. Kupię siła po prostu. Kupię siła, tak jest. Dobrze, jeśli coś jecie, to życzę wam smacznego, my jesteśmy już mega głodni, więc za chwilę też coś szamiemy i ogarniamy dalej, tak? Usiadłam dosłownie na chwilę, aby z wami porozmawiać, pogadać i zaprosić was na coś bardzo ekscytującego, ale o tym za momencik, bo najpierw muszę wam wyjaśnić, o co chodzi, dlaczego nowy outfit, dlaczego wyglądam tak, jak wyglądam. Otóż mamy kolejny dzień i jesteśmy tuż przed naszym wyjazdem, przed naszą przygodą
I jeszcze musimy dopakować resztę rzeczy. Mam tutaj kilka kartonów. Na górze mam jeszcze swój plecak, drugi plecak, maka i tam jeszcze kilka dodatkowych rzeczy. Już jestem czerwona, bo nie dość, że jest mi gorąco, to troszeczkę się stresuję, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I słuchajcie, o co chodzi? Ekscytująca rzecz, ponieważ już teraz chcę ogłosić, że w lipcu będziemy spotykać się o wiele, wiele częściej. Jest to taka moja niespodzianka i w ten sposób również chcę uczcić mój miesiąc urodzinowy, czyli lipiec. I mam nadzieję, że przypadnie Wam ten pomysł do gustu i będziecie razem z nami przy okazji naszego Eurotripu oraz będą vlogi z Polski, będzie dużo się działo, więc serdecznie Was zapraszam na kolejne filmy i robimy wspólny miesiąc. A jak wspólne miesiące u mnie na kanale wyglądają, u Magdy przy kawie? Otóż tak, że spotykamy się od poniedziałku do piątku w filmach codziennie, tylko w dni robocze, o godzinie 6 rano czasu polskiego i 5 rano czasu angielskiego. Dajcie znać, jak ten pomysł Wam się podoba, czy przypadnie Wam do gustu, czy będziecie, czy macie ochotę. Jeśli nie macie czasu napisać komentarza, to wystarczy zostawić kciuka w górę, ja będę wiedziała, o co chodzi. I oczywiście możecie mi zostawić serduszko, albo zostawcie mi po prostu w komentarzu serduszko, o, na znak, że macie ochotę. Kto dotrwał do tego momentu, zostawia serduszko. I to będzie, po pierwsze będę wiedziała, że oglądacie vlogi do końca, a po drugie będę wiedziała, że macie ochotę na wspólny lipiec, na wakacyjne vlogi. Jeszcze nie wiem, jak tę serię nazwę, bo robię się coraz bardziej czerwona, bo na pewno nie perfekcyjny miesiąc, bo od perfekcyjności już odchodzimy, ale jak macie jakiś pomysł na nazwę, na wspólny miesiąc, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu na dole, będę wdzięczna. I teraz już w sumie będę się z Wami żegnać. Zaczynam za momencik nagrywać kolejnego vloga, już stricte z wyjazdu. Co prawda dzisiaj jest poniedziałek, jak oglądacie ten film, w środę pojawi się film stacjonarny, w piątek prawdopodobnie Monthly Reset i tam też Wam troszeczkę poopowiadam, jak minął mi miesiąc i jakie są plany na lipiec, a plany mam zacne w ogóle na kilka, w ogóle dzieje się dużo, na kilka kolejnych miesięcy, więc zapraszam Was serdecznie, a od poniedziałku jedziemy z tym. Jedziemy ze wspólnym miesiącem, spotykamy się codziennie rano i mam nadzieję, że będziecie i że macie ochotę oglądać te vlogi z naszej podróży, bo będzie ciekawie. Także tak, dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam Was już na kolejnego vloga w poniedziałek. Pamiętajcie o tym kciuku w górę, tak na zachętę, bo naprawdę to będzie intensywny czas. I w tym momencie już nie przedłużam. Widzimy się w środę w kolejnym filmie. Życzę Wam przemiłego tygodnia i do zobaczenia. Na razie. Pa! When kindness is portrayed as blind and glitter to the